No siema, słyszałem, że szukasz kompa, gotowca, tak żeby był za 10-11 tysięcy, no i żebyś mógł grać komfortowo w 4K w 60 klatkach na sekundę lub więcej i przede wszystkim myszka i klawiatura, ponieważ konsole nie są dla Ciebie, no i jednak nie ma jak granie na myszce. Jeżeli tak, mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość, ponieważ Optimus przysłał mi kolejnego kompa, jest to Optimus Extreme GZ790T CR4 i już Ci pokazuję, co tutaj mamy ciekawego. A, i zapomniałem powiedzieć, przy zakupie dowolnego kompa od Optimusa u jednego z partnerów dostajesz gratis myszkę, klawiaturę, słuchawki, no różnie bywa w zależności od miesiąca, także oczywiście linka do tej promocji będziesz miał w opisie filmu, no ale teraz przejdźmy do komputera i już Wam mówię, jakie tam są podzespoły. No dobra, zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy najbardziej, czyli od eleganckiej obudowy Corsair, a dokładniej IQ400X RGB wraz z 5 wentylatorami RGB, jak sama nazwa sugeruje. Sercem komputera jest procesor od niebieskich, a dokładniej i7-14700KF, czyli bardzo dobry i wydajny procesor najnowszej generacji, którego cena obecnie wynosi prawie 2000 zł. Osadzony on został na płycie głównej Gigabyte Z790 UDAX i sparowany wraz z 32 GB pamięci RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB o taktowaniu 5200 MHz. Chłodzenie na procesorze to IOS podświetlonym blokiem, czyli H115i Elite XT od Corsair. Za wydajność w grach, na które mamy 2 TB szybkiego dysku SSD MP600GS, odpowiada karta z najnowszej serii RTX, a dokładniej RTX 4070 Super w wersji Eagle OC. W przypadku gotowców często zasilacze są wątpliwe, lecz tutaj mamy na szczęście zasilacz Gigabyte z certyfikatem Gold 80+, i mocą 850 W, więc jesteśmy zabezpieczeni. Do tego, jak przy wszystkich kompach od Optimusa, otrzymujemy oryginalnego Windowsa 11 oraz 3-letnią gwarancję door-to-door. Dobra, także jak już wiemy, jak się ten komputer prezentuje, wypadałoby sprawdzić, jak sobie radzi w grach. Ja nie mogę się doczekać wyników, chociaż, no, bądźmy szczerzy, jestem już po testowaniu i je znam, ale zaraz je Wam pokażę. Jeszcze najpierw zaznaczę, że testy są przeprowadzane w 4K, w najwyższych możliwych ustawieniach, jeżeli chodzi o jakość, i jeżeli jest możliwe włączenie DLSS-a, to oddawałem go na preset jakość i oczywiście na generowanie klatek, no bo jak już mamy RTX 40, no to wypadałoby korzystać z dobrodziejstw, jakie ze sobą niesie ta seria. Kontrol na najwyższych możliwych ustawieniach bez DLSS-a to około 53 klatki na sekundę i przypomnę, że mówimy tutaj o 4K. Włączenie DLSS-a poskutkuje zwiększeniem klatek do niemalże setki. Counter-Strike 2 bez wspomagania to granie w 120 fps. DLSS zapewni nam dodatkowe 50 klatek na sekundę, czyli bardzo przyjemny przyrost. Cyberpunk ze wszystkim odpalonym na najwyższe ustawienia to 20 fps, także tutaj musiałem posiłkować się DLSS-em na presecie zbalansowany. No i proszę bardzo, 51 klatek na sekundę, czyli całkiem nieźle. Fortnite, ustawienia wysokie i mamy tutaj stabilne, no w miarę stabilne, 112 fps. Dlatego wypadałoby włączyć DLSS na jakość i wtedy klatki rosną do 145. Forza Horizon 5 wygląda i działa świetnie na tym kompie w 85 klatkach na sekundę.
a po włączeniu wspomagania, ponownie na ustawieniu jakość, przebijamy 110 klatek na sekundę. Walka z ropuchą w Hogwarts Legacy w 40 FPS-ach może i nie należy do najprzyjemniejszych, ale spokojnie. DLSS i generowanie klatek sprawią, że mamy ich ponad dwa razy więcej. Przy Lies of P także odnotowujemy duży, choć nie aż tak duży jak w poprzedniej grze, wzrost FPS-ów, które bez DLSS-a oscylują w granicach 110, a włączenie DLSS-a sprawi, że liczba ta będzie bliżej 160. Palworld to około 76 klatek, no ale nie mogłem sprawdzić, jak poradzi sobie z DLSS-em, ponieważ opcja ta była niedostępna. No, może przy następnych testach będziemy mogli to sprawdzić. Starfield to średnio 48 klatek na sekundę podczas eksplorowania planety. I ponownie, jak w przypadku Hogwarts Legacy, przy włączonym DLSS-ie liczba ta zostaje niemalże podwojona. Na koniec nasz polski klasyk, który tak jak Cyberpunk, bez DLSS-a nie jest zbyt grywalny. DLSS znacznie poprawia sytuację i uzyskujemy tutaj konsolowe 60 klatek, ale zobaczcie tylko, jak ta gra wygląda, no po prostu cudo. Na koniec jeszcze został aspekt ceny. Obecnie komputer ten kosztuje 11 tysięcy, no ale trzeba pamiętać, że jednak kompy, zwłaszcza od Optimusa, często są na promocjach, także moim zdaniem warto polować zawsze na promocje, ponieważ no może się uda coś taniej zgarnąć. Ponadto jeżeli byłbyś zainteresowany innym kompem, na przykład tańszym, nie zapomnij sprawdzić innych moich filmów, ponieważ trochę już Optimusów przetestowałem na swoim kanale.